Dziękczynną mszą świętą mieszkańcy Męcinki zaczęli święto plonów w stolicy gminy. Gospodyni przygotowały wieniec, który zaopatrzony w tegoroczne plony złożyli na ołtarzu w parafialnym kościele. Wśród zaproszonych gości byli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, radni gminy i powiatu, członkowie zarządu powiatu oraz sołtysi ze swoimi delegacjami. Gospodarzem święta był wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski. Bardzo się cieszę, że na nasze zaproszenie do udziału w tym wspólnym świętowaniu i podziękowaniu naszym rolnikom wzięło tak wiele osób zaproszonych. Dziękuję pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, dziękuję wszystkim samorządowcom, dziękuję przedstawicielom władz państwowych, dziękuję wszystkim przedstawicielom służb mundurowych, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Mieszkańcom gminy, którzy się angażowali w organizację tego przedsięwzięcia. Na stoiskach prezentowane były przede wszystkim produkty tradycyjne sołectw. Społeczność lokalna przygotowała stoiska rękodzielnicze, szkółkarskie z krzewami oraz stoiska z regionalnymi potrawami. Tutaj właśnie na terenie naszej gminy w Męcińce przy okazji dożynek odbył się międzypowiatowy konkurs, tak zwana bitwa regionów i 6 kół gospodyń wiejskich stanęło w szranki, konkurując o zdobycie pierwszej nagrody. Na scenie swoimi przepisami dzielił się mistrz Karol Okrasa, a w gotowaniu pomagały mu przedszkolaki z Piotrkowickiego Przedszkola Kulinarnego. Na scenie próbowaliśmy przekonać wszystkich, że gotowanie jest bardzo proste, przyjemne i tak naprawdę można się przy tym świetnie bawić. Taki był cel tego krótkiego pokazu. Siano w kuchni, czemu nie? Okrasa tradycyjnie łamał przepisy. Na tym polega cała zabawa, żeby z czegoś, co wszyscy dobrze znamy, zrobić czegoś powszechnego, pospolitego, spróbować stworzyć coś niezwykłego. I siano w postaci sauté, czyli takiego zebranego z pola, albo siano spalone, jest idealnym materiałem do tego, żeby odmienić sobie coś w kuchni, nawet coś, co robimy od zawsze. Wprowadzenie jednego elementu sprawi, że to danie na zawsze będzie odmienione. Zabawę taneczną stanowiącą podsumowanie wieczoru prowadził zespół Future Folk. Bawiliśmy się świetnie, to mało powiedziane. A kierpce same chodziły. Kierpce same chodziły, zdarte są do pięt. Pokazać kierpce, jak wyglądają. Tak? Proszę bardzo, tu są kierpce, one są zdarte, one już dużo przeżyły, ale to, co się dzisiaj w Męcińce działo, to naprawdę ogień. Wydarzenie było transmitowane przez TV regionalną.